Witam, zapraszam na prezentację łyżek do opon Pedros. Z tymi dwoma kawałkami plastiku znam się od ponad 10 lat. Dzielnie towarzyszą mi od czasów, kiedy nikt nie słyszał o tubelessach oraz lekkich, szerokich obręczach i oponach, takich jak te, które jeśli ktoś ma trochę pary w rękach, da się założyć i ściągnąć bez używania dodatkowych narzędzi. Kiedyś jeździło się na takich drutowych potworach, które trzeba było naciągnąć na takie cudeńka. I te łyżki robiły to bez zająknięcia. Nie wiem, z czego dokładnie są wykonane, ale nie udało mi się żadnej złamać. Co więcej, w trudnych przypadkach zawsze miałem wrażenie, że prędzej pęknie moja ręka lub obręcz niż te łyżki. Pedrosy posiadają klasyczny kształt, można zaczepić je o szprychy, występują w czterech kolorach i da się je ze sobą połączyć. Ułatwia to ich transport i przechowywanie, a dzięki temu, że wykonane są z plastiku, nie rysują obręczy. Ich kolejnym plusem jest cena, nie przekraczająca 30 zł. Do kompletu dołączona jest też instrukcja, jak powinno się poprawnie używać łyżek. Bardzo przydatna, jeśli ktoś nie zna tych podstawowych tajników wiedzy. Nowy zestaw kupiłem tylko dlatego, że różowy bardziej rzuca się w oczy i łatwiej mogę je odnaleźć pośród innych narzędzi. Uważam, że te łyżki są niezwykle trwałe, mocne i niedrogie, więc jeśli potrzebujecie czegoś naprawdę solidnego, a jak widać moje po tylu latach nie uległy biodegradacji i są dalej w bardzo dobrej kondycji, to istnieje duża szansa na to, że posłużą jeszcze Waszym dzieciom. Dzięki za obejrzenie, jeśli macie jakieś pytania, piszcie śmiało w komentarzach. A jeśli filmik Wam się podobał, zapraszam do zostawienia łapki i zasubskrybowania mojego kanału, w którym nowe filmy publikuję w każdy poniedziałek i czwartek. Cześć!